Jaka z tej strony Kondys i może część z was żyje pod kamieniem, więc postanowiłem nagrać ten szybki film, aby powiedzieć wam, że dzisiaj o 22 dowiemy się wszystkiego o nowej klasie do Diablo 4, Spirytyście. Spiritborn, taki trochę tutaj dżunglowy wojownik z glewią. No, na obecną chwilę właśnie wam dużo o nim nie powiem, no bo dowiemy się wszystkiego co dopiero dzisiaj. Więc zapraszam was oczywiście na mój kanał na Twitchu, gdzie będziemy do samej nocy ogarniać wszystko. Oczywiście kto nie może przyjść na transmisję na żywo, to od jutra będzie na kanale też masa filmów odnośnie Spirytysty. To co jest najlepsze, to od razu po tym livestreamie, po tutaj tym takim zwykłym ognisku twórców, będziemy mieć transmisję od innych twórców, jak Vodigio, Rax, Macroboy czy Fame. I ta cała ekipa będzie też pokazywała swój gameplay Spirytysty, będą mieli dostęp do całego drzewka Spirytysty, paragonów i tak dalej, i temów, unikatów, więc po prostu wszystko będzie już można ogarniać odnośnie Spirytysty. No i oczywiście wiecie, jak ja tutaj lubię się wgłębiać w te klasy, coś tam teorię craftować, więc też pewnie temu trochę czasu poświęcę. Jedna uwaga, dzisiaj też o 22 jest zapowiedź nowej ligi w PoE, więc może tak na chwilkę, na jakieś pół godzinki przeskoczymy sobie, żeby tam pooglądać co będzie, no bo też w przyszłym tygodniu PoE liga mnie interesuje. I też pewnie zrobię jutro z rana bonusowy stream, gdzie będziemy oglądać materiały od innych twórców. Część z was może wie, że część twórców została zaproszona na taką akcję marketingową do Los Angeles, gdzie mogli sobie pojechać i nagrać jakiś swój gameplay ze Spirytysty i oni będą to uploadować pewnie już dzisiaj w nocy. Więc jutro z rana sobie tak pewnie o 10 zrobimy też taki stream, gdzie będziemy te materiały oglądać i przeglądać. Ja tam na pewno zrobię całe podsumowanie zdolności Spirytysty, jakieś tam wszystkie unikaty. No, początkowe buildy to może trochę przesada, ale tutaj też, żeby wam jak najbardziej te klasy fajnie pokazać. Z takich ciekawszych rzeczy, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że Spirytysta będzie już po wszystkich update'ach, tak jakby z dodatku. Czyli będzie miał rozwinięte drzewko i będziemy tutaj mogli widzieć, czy Blizzard w sumie zrobił dobrą robotę z tym, czy jednak będziemy mogli tutaj na nich narzekać, czy po roku cokolwiek w tym drzewku się zmieniło, czy cokolwiek w drzewku paragonów się zmieniło, bo to właśnie już u Spirytysty będzie widoczne. I to też akurat tutaj zostało mi nawet lekko zlikowane. Chłopaki już grali te takie pierwsze swoje gameplaye, to widzieli, kurczę, że troszeczkę zbyt dużo jest tych zdolności, troszeczkę zbyt dużo jest tych pasywek w zwykłym drzewku. Więc najprawdopodobniej tutaj jakieś rozwinięcie tego drzewka, rozwinięcie tutaj sposobu budowania postaci będzie. O ile, jak bardzo, no to wpadnijcie dzisiaj na stream wieczorem, żeby się tego dowiedzieć. Blizzard zapowiadał, że transmisja będzie przetłumaczona od razu z transkrypcją na 10 różnych języków, więc jest duża szansa też, że wszystko będzie po polsku, więc też nie martwcie się, jeśli angielskiego nie znacie. Zazwyczaj te campfire czaty olewacie, no bo nic z tego nie rozumiecie. No to też tutaj ja będę raczej starał się oglądać tą polską wersję, czy tam polskie napisy. Jak to dokładnie będzie, no nie wiem, raczej będą jakieś napisy. Tak jak mówię, całe podsumowanie od jutra, YouTube będzie też zaspamiony. Ostatnio trochę było spokojniej na YouTubie, no bo tutaj Last Epoch, sobie tam jakieś testuję rzeczy, troszeczkę sobie też odpoczywam. Nie lubię pracować 15 godzin dziennie, non-stop, dzień w dzień. Więc też tutaj troszeczkę, jak mam chwilkę wolnego, to YouTube'a tak leciutko odstawiam. Ale mam też sporo pomysłów, co tutaj mogę bardziej rozbudować. Na połę tam jakieś poradniki się szykują. No i w sierpniu oczywiście sezon 5 w Diablo 4. Za tydzień będziemy mieć chyba Campfire czadzący sezonu 5. Tam już część rzeczy mogliście słyszeć od innych twórców. Ja w sumie filmu o tym specjalnie nie robiłem, no bo po prostu i tak będę ten film robił, więc dwa razy robić filmu o tym samym też nie lubię. Dodatek oczywiście ze Spirytystą to dopiero w październiku. Czy kupić dodatek, czy nie, czy klasa się będzie podobała. A tak, no to właśnie zapraszam. Ja dzisiaj stream od 16, standardowo stream od 16, a tam około 19, 20 będziemy przechodzić już na Diablo 4. Sam stream się zaczyna o 20, ja tam przejdę pewnie właśnie około 19, żeby już tam robić trochę hypik, jakieś tam materiały. Z chwilą może jeśli ktoś zbyt wcześnie użyć ten swój materiał o Spirytyście, no to wtedy też ja przejdę, żeby to sobie poglądać, poreagować, popatrzeć, no bo o Spirytyście zbyt dużo nie wiemy na obecną chwilę, a chcemy wiedzieć jak najwięcej. No taki dość chaotyczny monolog, ale najważniejsze, wbijacie dzisiaj na stream, oglądamy Spirytystę i od jutra masa filmów na YouTube o Spirytyście. Więc do zobaczonka, widzimy się dzisiaj, hejo, bajo, papa, do zobaczonka, widzimy się później, hej!